Jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Welcome to Warsaw. Przyjechaliśmy tutaj z gór do Warszawy, moi drodzy. Jesteśmy w sądzie rejonowym. I dzisiaj odbędzie się rozprawa, jedna z pierwszych w Polsce. Prawo naturalne kontra prawo matrixowe tej PiS bandy i reszty tej hołoty, jak również tego klanu kasty sędziowskiej i prokuratorskiej i policyjnej i każdej kasty. I tutaj naszym bohaterem jest Andrzej, nasz Andrzej z naszego teamu Bustowskiego. Moi drodzy, jest koszuleczka reprezentanta teamu Bustowskiego. Mamy tutaj zacne również grono gości, które przybyło. Tutaj odwrócę kamerkę. O, proszę bardzo. Są mieszkańcy warszawiacy, są tutaj Polacy, mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej. I czekamy. Andrzejku, jakie masz nastroje? Twoje są jakie przed rozprawą? Jak zawsze bardzo dobrze. Jak zawsze, z uśmiechem na ustach. Cały team Bustowski, moi drodzy, cały team Bustowski zawsze jest z uśmiechem na ustach. Od początku istnienia, a mija już chyba trzeci rok leci nam, nie? Trzeci nam rok leci, moi drodzy. Słuchajcie, jesteśmy Sąd Rejonowy Warszawa Mokotów, tak? Czy Ochota? Mokotów. A ja zawsze mam ochotę, ale niech będzie Mokotów, moi drodzy. Ulica Ogrodowa 51A, jak Armani. I jesteśmy tutaj właśnie, żeby wam pokazać, zarejestrować tą rozprawę, która się będzie odbywała przeciwko naszemu Andrzejowi. Nie tylko przeciwko, bo to w sumie przeciwko całemu teamowi Bustowskiego, ponieważ każdy z nas ma sprawę tutaj skierowaną za rzecznika praw dziecka, za tą kanalię pisowską, za tą prostytutkę polityczną pisowskiego rzecznika praw dziecka, moi drodzy. Rzecznik praw dziecka spowodował właśnie tutaj, że się znaleźliśmy. Musieliśmy jechać 550 km. Wchodzimy na salę, moi drodzy. 550 km przejechaliśmy do Warszawy po to, żeby... Nie śpiąc w ogóle. Jesteśmy tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie odpowiadają nam. Mówimy dzień dobry, ale nam nie odpowiadają. Proszę bardzo, jest tu zacne grono. Wzywany jest Andrzej Sąsiadek. Proszę pana, nie udzielić pan głosu. Jeżeli pan nie zabiera głosu bez mojego zezwolenia, zostanie pan tutaj głosu. Czy obwiniony Andrzej Sąsiadek jest? Tutaj. Stoi przed panem. Nie ma, tak? No nie, no błąd. Obwiniony nie stoi się za tego. Czy pan rozpoczął? Proszę o prawidłowy sposób otworzyć przewód sądowy. Ma pan dokument tożsamości? Jak najbardziej. To jest dowód tożsamości mojej i to jestem ja jako żywy człowiek. I to jest mój dowód tożsamości. Tam jest zapisana osoba zmarła. A tu jest wniosek formalny, który włożyłem. Tu jest pełnomocnictwo. Które jest złożone. To jest złożone na dzienniku. I to panu składam. Przemysławie pełnomocnictwo do osoby fizycznej, którą pan będzie chciał oprawiać, wskazywać. O,
Ono jest podbite w urzędzie miejskim w Bieleniej Górze. Czyli Państwo już Państwo Andrzejem Kąsiadkiem, tak? Proszę? Państwo Andrzejem Kąsiadkiem. Nie, ja jestem Andrzej syn Franciszka, natomiast Andrzej Sąsiadek, czyli ta firma, którą Pan tutaj chce sądzić, jestem jego pełnomocnikiem, beneficjentem, dyrektorem generalnym danych moich osobowych, które Pan w tej chwili chce sądzić. A ja, panie sędzie, jako sędzia pokoju potwierdzam tożsamość wolnego człowieka. Nie zrozumiałem, co pan powiedział, przepraszam. Jest jeszcze jeden wniosek formalny. Kogo pan tutaj... Mnie nie pasuje ten termin. Ja nie wiem, gdzie pan jest. Pan doskonale wie, bo to jest legalna fikcja, to co pan oprawia i pisałem panu w pismach. Nie wysłał mi pan ani umowy o pracę. Nie ma pan prawa sądzić żadnego obwinionego. Panie sędzio, czy to nie za przedwczesny wyrok? Nie. Obwiniony? Czy pan doszedł do tego, że ta osoba, ma pan ten człowiek był obwiniony? A na jakiej podstawie pan przekłada rozprawę? Urzędu? Podstawę prawną proszę podać. Proszę podać podstawę prawną, na jakiej pan przedsuwa rozprawę. Wszyscy świadkowie, że to jest ten człowiek, którego pan potrzebuje. To jest naruszenie artykułu 231 KK. Obwiniony to chyba może być pan, bo nie rozpoczął pan tego procesu tak jak należy. Tu są moje dane z Urzędu Stanu Cywilnego. A pani w ogóle nie otworzył, szanowny pan. Pan nie otworzył, tak pan może... Przewodu sądowego pan nie otworzył. Pan przecież przewodu sądowego nie otworzył. Będziemy wnioskować o oddalenie pana od tej sprawy. W ogóle usunięcie pana z kasty sędziowskiej, pan ponieważ w ogóle ma legitymację urzędnika. Pan reprezentuje PiS bandę. Te wnioski formalne również tam na dzienniku, to panu w tej chwili złożę. Ja ci przytrzymam, daję. A pan myśli, że ktoś przejechał 500 km dla pana kaprysu? Pan sobie żartuje? Czy my mamy służebność cielesną, czy ja jestem... Pan jest tutaj, po prostu... Pan doskonale widzi, że to jest ta sama istota, bo tutaj stoi to zdjęcie. Proszę bardzo. To ma pan osobę fizyczną, którą pan powinien sądzić. Dokument tożsamościowy. To jaki dokument tożsamościowy? Nie zakończył pan, bo ja chcę panu złożyć wniosek formalny. Pan nie rozpoczął tej sprawy. Dokładnie. Proszę opuścić statek i tą sprawę poprowadzę ja. Pan się Berczyński, czy mogę powiedzieć? Dzień dobry. Proszę bardzo, następny wniosek. Nie, spokojnie. Panowie, spokojnie, nie przesadzajmy. Spokojnie. Dobrze. Bez przepychu. Tak jak mówię. Nie, pan sędzia, pan przewodniczący, panowie, macie zgodnie z ustawą o policji chronić obywateli, a nie sędziego. Bo jest urzędnik. Pan sędzia nie rozpoczął tej sprawy, więc jej nie zamknął. Nie przyjął wniosków formalnych. Ten statek i ja poprowadzę tą sprawę. Tu, na tej sali. Ja ją zamknę. My nie możemy wyjść z rozpoczęcia. Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie powołania policji sądowej, to jest paragraf 3, punkt 3 i 4. W związku tutaj z zarządzeniem przewodniczącego proszę opuścić salę, jeśli Państwo nie opuszczą sali, zostaną użyte wobec Państwa środki przymusowe. To proszę używać. Ale proszę używać. My nie opuścimy tej proszę sali, dlatego że rozprawa się nie rozpoczęła i rozprawa się nie rozpoczęła. Gość w tej sukience, szumnie zwaną togą, 66.1, deprawuje moje dobre imię po raz i naciąga mnie na koszty dojazdy tutaj 500 km. Ja nie przyjechałem po to, żeby ten gość Przemysław Hałasa, który nie ma legitymacji urzędnika państwowego, odsyłał mnie z kwitkiem. Panowie, panie sędzio, jeżeli sędzia nie pokaże legitymacji urzędnika państwowego, nie jest sędzią. Proszę o wylegitymowanie, bo ja nie będę przyjeżdżał po 500 km. Proszę o wylegitymowanie. Powiedziałem,
Nie. W postępowaniu skarbowym mogą Państwo jakby określić... Nie, to my znamy swoje prawa, panie Tarczyński, my znamy swoje prawa, bardzo znamy. Także mówię, w tym momencie proszę opuścić ale by nie Nie opuścimy, proces nie został proszę otwarty. Proszę nam zwrócić koszta do jazdy. Zostały błędy formalne wykonane i proces został zamknięty. Jak może być zamknięte coś, co nie zostało otwarte? Popełnił pan błąd. Nie rozpoczął pan prawidłowo procesu. Więc bawi się pan. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza. To jest wielbłąd nawet, nie błąd. Zapytanie, czy pan w ogóle umie rozpocząć prawidłowo proces sądowy? Pan jako sędzia powinien do prokuranta powiedzieć, proszę rozpocząć przewód sądowy, proszę to zaprotokołować. I my o tym wiemy. Wiemy wszystkich, o waszych wszystkich oszustwach. Jeżeli pan nie prowadzi, nie czuje się pan na sile, jest założył pan sobie tutaj to proszę opuścić. Proszę sprawdzić tożsamość tego pana. A proszę sprawdzić tożsamość tego pana, bo nie mamy pewności, że to jest on. Ja pana proszę o wyinformowanie. Kolega policjant, prosimy o opuszczenie sądu. Nie, ponieważ sprawa się nie rozpoczęła, nikt nie będzie szarpał naszego imienia dobrego. I robił z nas niewolników. Proszę sprawdzić tożsamość tego pana. Proszę sprawdzić mi tego. Jaką my mamy gwarancję, że to jest ten człowiek? Prosimy o opuszczenie sądu. Ale my nie mamy. A ja panu nie wierzę, bo pan jest zamaskowany. Pan jest na wokandzie. Ten gość w tej sukience nie otworzył procesu. Proszę bardzo, więc jak jest dowód osobisty, tak, tego człowieka, który został tutaj wezwany. Dlaczego rozprawa nie jest prowadzona tak, jak powinna być? Dobrze, tak jak mówię. My przyszliśmy tutaj jako żywi ludzie, mamy swoje prawa. Ale policją nas nie straszcie, bo my się policji nie boimy, moi drodzy. No. Informować. No ale to straszy, że wezwał posiłki. No to jak chcecie, wzywajcie posiłki. Nawet białe kaski wzywajcie. Nie wypełnia pan swoich poleceń. A tu jest, siedzi przebieraniec. My nie wiemy, kto to jest w ogóle. To jest przebieraniec. Nie znamy tożsamości. Nawet nie ma tutaj identyfikatora w ogóle tego pana. Przebierańca. I nikt nie sprawdził jego tożsamości. Założył sobie... Proszę opuścić ten statek, poprowadzę sprawę za panem. Założył sobie kieckę. Łańcuchem się obwiązał i wydaje mi się, że... Panie sędzio, proszę opuścić salę. Ja poprowadzę sprawę za pana. Jeżeli pan nie potrafi rozpocząć... Nie ma zaufania naszego. Ludzie nie mają zaufania, co robi do pana. Najbardziej taka Polska panu odpowiada, komunistyczna. To jest właśnie kasta sędziowska. PiS banda, PiS banda na zlecenie. Nikt ich nie rozliczy, bo przecież ich rozliczy. Naród ich rozliczy, już wkrótce naród ich rozliczy, tak jest. I to jest ta pseudowładza i są zadowoleni. Bardzo się cieszę, Maśka, proszę bardzo. Brzuszek panu przestaje, bo pan ma problemy, że mi ręka drży. Dlaczego tak wygląda? Ale poczekajcie, tam mają, że będą strajkować, bo zamrozili im pensję. I tam się powołują na konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. No to wchodzisz, gościu mówi, proszę się wylegitymować. Pan też proszę się wylegitymować, bo ja pan chcę sprawdzić, kogo pan sądzi, a ja chcę sprawdzić, czy sądzi mnie ten, co jest, bo wchodzę na salę, nie znam człowieka, widzę pierwszy raz. Zamaskowany. Przebieraniec. To, że nic nie znaczy, jeszcze jest w masce. Równość wobec prawa, chodziło tylko o to. Legitymuje się on. Proste. Czyste. Jeden do jednego. Równi ludzie, równi obywatele. Przecież panowie możecie, policjanci, sprawdzić tożsamość tego pana, tak? Czy nie? Możecie. No to proszę sprawdzić tego przebierańca, który tutaj siedzi. Również tożsamość. Pana kolega powiedział, że może potwierdzić, że to jest ten pan, to pan. A tu powiedzieli wszyscy, że mogą potwierdzić, że to jest ten pan, to ten pan. Wszyscy powiedzieli to samo. Na... Do pana jeszcze nic nie mówiliśmy. Nie, to... Ale na jakiej podstawie stwierdziliście, że to jest sąd? Na jakiej podstawie? No jakiej podstawie? Stwierdziliśmy tożsamość tego gościa? Ale jeszcze... No jak moja interpretacja? Poczekaj. Jeszcze inna rzecz. Prosi o opuszczenie sali. No to jak wzywać można gościa 500 kilometrów, żeby za 10 minut prosić go o opuszczenie sali? No to co to jest za zabawa? To ja. I wezmę go na październik i go znowu poprosi o opuszczenie sali? Ja pana bardzo proszę, żeby pan wylegitymował tego człowieka i potwierdził do sędziego jego tożsamość. Niech ta rozprawa się
razie jak Państwo będziecie reagować na nasze polecenia, to będziemy z Państwem. Ale my nie będziemy opuszczać sali, bo nie została rozprawa rozpoczęta. Atakujemy, tylko chcemy swoich praw. My Państwa też nie atakujemy. Bardzo super, bardzo super. A kiedy pójdziecie na Warszawę na strajk, my będziemy z Wami. My będziemy z Wami. W 2018 roku 500 km zjechał, no to kurde nie może być wykluczony po 10 minut. Ja proszę, żeby pan teraz w tej chwili wylegitymował tego człowieka i potwierdził tożsamość do sędziego, że to jest osoba wezwana na rozprawę. 12 razy. I pójdę teraz. Zastosowanie się do naszych poleceń i opuszczenie sali, dobrze? Na jakiej podstawie? Podstawa prawna. Podstawa prawna. Jaka? Jaka? Bo pana nie było, pan wyszedł. Nie. Tam mają o zamrożonych płacach i powołują się jeszcze kasta na konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jeśli jakieś chodzę, niech pan posłucha. Ten pan mówi do tego pana, proszę się wylegitymować. No to ten pan mu odpowiada, proszę również się wylegitymować. Skąd ja wiem, że to jest sędzia? Nie, ja się wylegitymowałem. A to nie jest Jan Kowalski. Ja się wylegitymowałem. To jest sędzia mojego tożsamościowego pana. A my powiedzieliśmy wszyscy, że my wszyscy potwierdzamy tożsamość Andrzeja. Jest i możemy się nawet wylegitymować. No to w tym momencie mówi, że zarządza odroczenie na październik, a on ma 500 kilometrów. To jak? Stronę. Przyjedzie znowu wezwany na wędkę 500 kilosów, 500 km, przyjedzie i znowu będzie to samo i spada. I znowu 500 km. To teraz zrobi 1000, następny raz zrobi 1000. My pana informujemy, że odpowie pan za tylko własnej. Albo pan zejdzie z tej stołka i wyjdzie z tej sali. Z powództwa cywilnego. My wykonujemy przekroczenie na sądowniczą. Nie, nie, jest zasadne, czy nie. I może to państwo... Pan obraża instytucję sądowniczą, proszę pana. I ten łańcuch pan sobie zdejmie, bo pan nie jest godny reprezentowania tego urzędu. Wezmamy go na rozprawę. Dziękuję. Ale wy nie wypełniacie swoich obowiązków. Tak, dlatego chcecie nas wyrzucić z sali. A nie tego oszusta, który się nie wylegitymował mi. Nie, mówię, tak jak powiedziałem. Przewodniczący, taką, a nie inną decyzję. Ale my nie znamy tego gościa. Nie znamy, proszę mi go wylegitymować. W postępowaniu skargowym mogą na to. No ale na jakiej podstawie pan chce nas teraz, żebyśmy opuścili to, skoro to nie wiadomo, kto to jest. To nie jest żaden przewodniczący, bo nikt go nie sprawdził tutaj, że jest przewodniczący. Ale ja panu wydaję, przepraszam, kibic stoi z dala. Rozmawia z panem Karczyńskim. Tak, dla mnie osoba, która centralnie nie rozmawia ze mną, jest kibicem. Ja proszę pana, a nie wydaj rozkazy. Rozkazy będę wydawał, kiedy zostanę na statku. Tak jak powiedziałem. Proszę. W tym momencie ja znam pana sędziego osobiście, nie mam obowiązku wykonywać. Ale ja nie znam, ten pan mnie oszukał, zaprosił mnie 500 kilometrów, tak? Ja straciłem pieniądze. Na dojazd tutaj, żeby ten oszust w sumie przeszedł mnie mnie odesłał z powrotem. My jako funkcjonariusz policji prosimy pana o opuszczenie sali, tak? Ale ja tutaj zostałem wezwany w tej chwili, ten oszust, który się nie chce wylegitymować, tak? Oddala mnie. Ale w tym momencie nie stosuje się pan do naszych... Ale do w jakim... A dlaczego? Ja tu zostałem wezwany. A my pana prosimy o opuszczenie sali. Ale na jakiej podstawie? Zgodnie z orzeczeniem pana sędziego. Ale to nie jest sędzia! Andrzeju, poczekaj. To my teraz w takim układzie, skoro mamy tutaj sędziego pokoju, zrobimy obywatelskie aresztowanie i wylegitymowanie tego człowieka. Ale nie! Jeśli chcecie wyprowadzić siłą, to my dokładnie to samo zrobimy z tym człowiekiem. Jeśli pani podejdzie do sędziego i naruszy jego integralność, to nie jest urzędnik państwowy. Gdzie on ma legitymację państwową, urzędnika państwowego? Niech pokaże. Niech pokaże legitymację. Oczywiście. No to bardzo dziękuję. Niech ten pan pokaże, że jest urzędnikiem państwowym. Powinien, no skoro nie jest prywatną firmą, gdzie jest etyka sędziego? Ale proszę pana, to mnie to ocenia. Ale pan chce wykonać nieetyczny rozkaz tego gościa, który się nie wylegitymował. Tak, pan twierdzi, tak. Że to jest sędzia, a ja nie widzę, że to jest sędzia. Bo to jest zwykły przebieraniec, który nie chce się wylegitymować. Jeśli nie miałby nic do ukrycia, wystawi legitymację. Czy państwo nie opuszczą sędzia? Nie. Opuszczą. Nie. To czekamy na... Panie sędzio, ja pana informuję, że ustawa 60 z 30 stycznia 1920 roku. Popełnił pan przestępstwo, być może z chęci zysku, a za to jest karana cała procedura tylko śmiercią, nic więcej. Ja pana nie straszę, ja panu obiecuję, że ten paragraf wyląduje i będzie was obowiązywał. Będziecie inaczej podchodzili do obywateli,
do ludzi żywych, do człowieka. Kim ty jesteś? Muszę pokochała że ty będziesz decydował, ile ja mam pieniędzy wydawać. Czy mamy służebność cielesną? Czy ja jestem twoim niewolnikiem? Nikt tego pana nie jakie ty masz uprawnienia do sądzenia człowieka? Z imienia i nazwiska zostaniesz pociągnięty człowieku za odpowiedzialność. Dobrze, proszę państwa, ale to nie jest już miejsce teraz na taką dyskusję. Ależ jest, bo ten oszust w todze chce wyciągnąć ode mnie środki finansowe. Moje, żywego człowieka, nie tego gościa, może którego ma... No ciszej, nie ma potrzeby, ja jeszcze ze słuchem w miarę. No to proszę wyegzekwować do tego gościa. Ale to nie o to chodzi. Ten no właśnie za emocje odpowiada ten człowiek, który do tego dopuścił. Doprowadził, czyli on. Się panowie i proszę bardzo, tutaj jest... Przepraszam pana, że się czuję, że się deportaż robi. I ma prawo. Tutaj ten człowiek... Panu sprawozdać? To proszę. To jest to, co może wylegitymować. I to zgadza się z tym, co stoi tutaj. To jest fizyczna osoba, to jest człowiek żywy. Jedno z drugim się zgadza. Ten człowiek żywy jest pełnomocnikiem tego. Dlatego ten człowiek nie prowadzi tak sprawy sądowej, jak powinien prowadzić. To jest zwykły oszust, który zaprosił mnie tutaj, bo chce mnie ograbić. Proszę państwa, nie będziemy teraz dyskutować. Ale będziemy, bo ja nie przyjechałem tu dlatego, żeby przyjechać. Rozumiem. Proszę się zastanowić. A ten, proszę mi jeszcze wylegitymować tego oszusta, czy to jest ten, który się podpisał? Przemysław Hałasa. Nawet się oszust po swoim wyrokiem nie podpisał. Nie macie w ogóle do tego prawa. To jest zwykłe oszustwo. Ten wyrok, który Kusiak wydał, jest oszustwem, bo jest niepodpisany. A ja wam zapłaciłem takimi samymi pieniędzmi, jak wy mi daliście wyrok. Skserowałem wam pieniądze, chcecie oglądać te pieniądze, są u mnie w domu. Proszę uspokoić emocje. Nie do uspokoić, że on doprowadza mnie do ruiny finansowej. Ale pan jako obywatel pan ma też i policja ma pan bronić nas. My panu płacimy, a nie on. To jest prawo. To jest które prawo. Jest tu łamane. A pan stanął po naszej stronie. Wydaje mi się, że znamy prawo, także może nie. No nie do końca. No nam wydaje się, że nie znacie. Raczej nie znacie prawa. No wam się wydaje, że znacie. Proszę państwa, jeszcze raz państwo proszę. Sam pan podgrzewa sytuację. Nie, przyjechaliśmy. Zobaczyć, czy to jest ten gość, który do mnie pisze. Przemysław Hałasa. Teraz nie przestraszam, kochani. Skoro my się wylegitymowaliśmy, niech on też cię wylegitymuje. Niech pokaże swój dowód. Kim on jest? On się chowa za maską, udaje sędziego. Przebieraniec. Przebieraniec. Cyrkowy przebieraniec, odpis bandy, który tutaj reprezentuje polskie sądownictwo. Czy to jest ten? Pójdzie gość, policja który? Z nami. Pójdzie policja z nami. Zobaczycie. Dzięki, Rania. Obiecujemy. Zwykli funkcjonariusze, ich oficerowie dostają podwyżki, mają premie. Funkcjonariusze zwykli nie mają płacone nic. Bez premii są już od dłuższego czasu, zapowiadają swój protest. Będziemy wspierać protest ich, ponieważ oszukał ich Morawiecki, ten PiS bandyta, oszukał ich i nie wypłaca im ani premii. Ale tylko takich jak oni będą. Tylko zwykłych, tak, takich zwykłych. Natomiast oficerowie cały czas dostają... Jak wyciągnąć odpowiedzialność od przełożonego. Tak, przełożoni pięciokrotnie wyższe mają zarobki. A dostają premię, natomiast ci zwykli funkcjonariusze, czyli takie mięso armatnie, nie mają nic. O. Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy ten osobnik jest trzeci. Podejrzewam, że jest truty glifosatem i być może... I badanie na glifosat niech ten przebieraniec przedstawi, bo jest... Osobnik jest trzeci. Czyli to jest 6 bardzo. Nie. Na jakiej podstawie? Ja nie widzę podstaw do legitymowania tego pana. Policja odmawia. Ten pan wezwał mnie. Dobrze, a to ja proszę, żeby państwo puścili salę i pan... Nie, ten pan napisał do mnie pismo i kazał mi tu przyjechać. Będzie pan zadowolony, jeżeli ja pana wezwę do Jeleniej Góry? Ale proszę pana, nie mnie też. Ale mnie, bo... No ale pan chce nas wyprosić. Nie pan. Pan chce nas wyprosić, tak? No my grzecznie odpowiadamy. No to grzecznie odpowiadamy, bo pan nas straszy. Pan nas chce wyprosić. Wezwał pan posiłki. No się sprawa zakończyła. Jak się zakończyła? Nie, sprawa się nie odbyła. Ma
w ogóle się nie odbyła. Mamy nagranie, jest tam monitoring, można otworzyć to. Ten oszust nawet nie rozpoczął sprawy. Już mam odpowiedź. Proszę, sąd nie będzie. A to nie jest sąd! Sprawdziliście tożsamość tego człowieka? Jeżeli sprawa spadła, nie znamy szczegółów. Ale ona się w ogóle... Nie odbyła się, nie rozpoczęłaś. Nie rozpoczęła się. Ten oszust nie otworzył sprawy, to jak mógł ją zamknąć? No dobrze, ale jeżeli już żadnych czynności wobec państwa nie podejmie... Ale ja chcę zakończyć tą... Ale my przyjechaliśmy sobie na wycieczkę do Warszawy? Rozumiem, że poświęcili się tacy... No jak, no pan rozumie. No to niech mi pan odda, ja sobie pojadę do domu z powrotem. No niech mi pan odda. Nie, prawne. Przyjechaliśmy zgodnie z prawem i tu ma być zgodnie z prawem robione. Umowy o pracę ten oszust nie odpisuje na pisma. Ten pan nie odpisuje na pisma. Dokładnie. Nie podpisuje je. Rozpoczyna proces. Nie rozpoczął. Tak, bo to jest nielegalne. Tak. Rozpoczyna proces po swojemu i myśli, że zielonkę znalazł na trawie i może ją podciąć. Nikt nas nie podetnie. Więc proszę jeszcze raz tego sędziego, żeby opuścił ten statek i ja jako sędzia pokoju zakończę, rozpocznę prawidłowo i zakończę tą sprawę. Tak jak zacząłem wczoraj w Jeleniej Górze. Dobrze, możecie sobie obejrzeć. To jest maseczka, proszę państwa, która obowiązuje w tym kraju, tak Armani? Nie bierzemy żadnego. Artykuł 39 Konstytucji. Dokładnie. Proszę bardzo. Może zrozumieją cokolwiek. A ja mam niewidoczną taką maseczkę. Ustawić, taka ona się buduje. No ten pan nie rozpoczął prawidłowo tego procesu. Niech da kasę za nasze tutaj, za przyjazd. Panie przebieraniec, proszę oddać nam pieniądze za podróż tutaj i wtedy opuścimy ten lokal. Nasz lokal, bo za nasze pieniądze, za nasze podatki siedzisz sobie pan tutaj i udajesz pan sędziego. I nas nie musisz straszyć. Ostatnio 32 na jednym papierze. Zabrany szmat na twarz. W takich miejscach jak 32 mi wywalił. Uniewinniony. Niezgodny. Konstytucyjnie mi to obali. 32. Chcesz zobaczyć? To ci pokażę. Porządny, normalny człowiek. Człowiek, a nie ludzik. 32 walną na jednym papierze. Przyjrzyjcie się właśnie temu człowiekowi. Przyjrzyjcie się. Masz rodzinę? Szargasz nasze rodziny, nasze pieniądze, nasze dzieci. Jesteśmy bez pracy. I kim jesteś dla nas? Proszę pana, proszę nie krzyczeć. Nie krzyczę, pytam się głośno. Głośno, bo wziąłeś informację o oszustwie tego gościa w sukience szumnie zwanej kogo. Proszę, nie zrobiłeś nic również. Proszę się uspokoić. Niech nie krzyczy. Taki mam głos przez tą maseczkę. Chyba, że ściągnę maseczkę, to będę ci mówił po cichu. Pan Ciechowicz, funkcjonariusz. Pan Ciechowicz jest w porządku, zostawmy pana Ciechowicza. No stoi, nie dopełnia formalności swoich. Ale... Ponieważ nie wylegitymował tego przebierańca w tej todze właśnie, z łańcuchem na piersi. I białe kaski, to wszystko mamy gdzieś, myśmy to przeżyli. Gdzieś. No to mogę ściągnąć maseczkę, będę. Dobrze, pozwolił mi ściągnąć. Będę. Proszę założyć. Tak jest, bo tak ma. Artykuł 39 Konstytucji. I tak wygląda właśnie prawo matriksowe, moi drodzy. Wszyscy Polacy, róbmy tak właśnie w tych instytucjach. Przestańcie się bać tych sędziów, których udają. To nie jest nawet sędzia, to jest przebieraniec, który udaje sędziego. Nie ma żadnych państwowych uprawnień, żadnych do pełnej funkcji. Nawet się wylegitymować. Funkcjonariusze, moi drodzy, nie chcą tego zrobić. Nie chcą wylegitymować tego człowieka, przebierańca w tej sukience z tym łańcuchem. Moi drodzy, i tak wygląda właśnie prawo handlowe w korporacji Republic Poland Off, moi drodzy. Nie dajemy się tej bandzie, PiS-bandzie, tym skurwysynom, którzy zniszczyli nasze życie, zniszczyli nasze majątki i niszczą w dalszym ciągu. Więc dlatego wszyscy 7 września, wszyscy mamy się stawić, wszystkie drogi prowadzą do Karpacza, polskie Davos. Należy im się porządny wpierdol, porządny należy im się, mordo, świniobicie będzie, świniobicie, moi drodzy, dość tego bezprawia,
dość tej chamskiej postawy tych kryminalistów, bo to są kryminaliści, którzy okupują nasz kraj, naszą ojczyznę, moi drodzy. To nie jest pan sędzia, to jest przebieranie. To jest zwykły niewolnikiem. To jest przebieraniec. Ostatnia prosta wasza. Próbuję tutaj odrobić jakąkolwiek sprawę, to wylegitymować chciał, czy okazał świadectwo żywego człowieka. To jest nasz dowód tożsamości, więc dlaczego nie prowadzi dalej spraw? Moi drodzy, coraz więcej ludzi przybywa. Witaj. Cześć. Także jesteśmy w sądzie rejonowym Warszawa, ulica Ogrodowa, a bierzemy udział w cyrku, który tu prowadzi główny klaun przebrany właśnie za urzędnika państwowego, zamaskowany. I jeszcze cynicznie się śmieje. I jeszcze tak, cynicznie się podśmiechuje, ale to jest właśnie ofiara tej PiS-bandy i tego, co się w naszym kraju, tego nierządu, co się w naszym kraju dzieje. Moi drodzy. Posłuchajcie. Sędzia pokoju. Posłuchajcie, za moment przyjdzie siła. Jestem spokojny. Proszę nic się nie odzywać, tylko Andrzej i ja. Niech tylko naruszą moją nietykalność. Niech tylko naruszą moją nietykalność, moi drodzy. Witaj. Ten człowieczek sobie ucieknie tym wyjściem i tego będziemy już widzieć, tak? Bo nie rozpocznij procesu sądowego na nowo. Przewodniczący. Na jakiej pan podstawie twierdzi, że to jest przewodniczący? Na jakiej podstawie pan twierdzi? Na jakiej podstawie pan twierdzi, że to jest przewodniczący? Nie pokażę dokument, że ma takie coś. Ja też mogę sobie napisać, że jestem królową angielską. Jeszcze raz bardzo proszę. Witamy! To my, znowu my! Musiałem przyjechać. Rozumiem. Nie wysłał umowy o pracę. No niestety, my jesteśmy stety na prawie. My jesteśmy na prawie. Ile zapłacił podpisu? Posłuchajcie, za moment wejdzie siła. No niech chodzą, pokażemy to wszystkim, jak wygląda policja, ten nierząd, jakie prowadzi w stosunku do obywateli, nie do człowieka, żywej istoty żywej, człowieka, jak? Obywatela może sądzić, on nie może człowieka. On nie może sądzić, tak jest, więc pokażemy wam, jak wygląda właśnie działanie aparatu represji. Zobaczymy, czy do takiej sytuacji dojdzie, moi drodzy, i czekamy. Niech spróbują naruszyć tylko naszą nietykalność. Niech tylko spróbują coś. O, ostrzeżenie już teraz jest. Już ostrzegacie. Na jakiej podstawie, proszę powiedzieć? Gdzie jest dowódca? Gdzie jest dowódca? Przepraszam cię. Gdzie jest dowódca? I proszę o powściągliwość. Kto jest? Mamy tutaj sędziego, proszę pana, bardzo prosimy pana o uciszenie, dobrze? Nie dokonał rozpoczęcia sprawy, a chce ją zamknąć. To tak jakby pan ubrał spodnie, a nie zapiął rozporkę. Tu jest żywy człowiek, który go wezwał na salę, który pokonał 1000 kilometrów, tam i z powrotem, razem z nami. A my tu dla zabawy żeśmy nie przyjechali z tym człowiekiem wolnym, żeby go bronić. Więc ten człowiek, który nie ma państwowej legitymacji urzędnika, jest dla nas, za przeproszeniem, nikim. Bo się po drugie nie wylegitymował, my się wam wszyscy wylegitymujemy. Na końcu. Więc Andrzej, jesteś teraz ty. Chciałbym, ponieważ ten Przemysław Hałata, tak mam napisane, rzekomo wezwał mnie na rozprawę, którą miał rozpocząć. Nie rozpoczął tej rozprawy i ją zamknął. I chciałbym sprawdzić, czy to jest Przemysław Hałata, pracownik na stanowisku sędziego tej firmy Sąd Rejonowy dla Mogotowa. Czy jest trzeźwy, że to dokonał?
Chciałbym tego sprawdzić. Dobrze. Powiecie panowie, jak będzie. Potem Andrzej wróci 500 km do domu, a za miesiąc, dwa dostanie pismo, że się nie stawił. Dobrze, pan się nie stawił dzisiaj. Oczywiście. I o co on powie o tej sytuacji, że ktoś go usunął? Pan Tarczyński, a co pan Stasiu, pan Woźniak, ktoś nie usunął, pan ma, czego pana, pan Błażanu kazał opuścić salę. Udostępniajcie. I walczymy. Pan jest tutaj najwyższy rangą, funkcjonariuszem, ale proszę sprawdzić tożsamość tego człowieka przebierańca. Mam do tego, ma pan do tego uprawnienia. Spokojnie, spokojnie. Dajmy panu głos, proszę. Dobrze, proszę. Nie jest zakończona. Nie została otwarta nawet. Nawet nie otworzył ten obóz i proszę mi go wylegitymować. Postępowanie skarżowe w tej kolejności. Pójdź pan do prezesa sądu, proszę mi zaznaczyć. Chcę sprawdzić, czy ten osób w drodze to jest sędzia. Ale wiesz pana, ja nie mam przebieranie tego, żeby Ja panu powiem, że ja panu się nie poddam wylegitymowania. Tak jak powiedziałem. Bo według mnie pan nie ma takiego prawa. Tak jak dokładnie. Dwa razy pan to pan nie ma prawa mnie żadnego. Tak jak dwa razy państwa uprzedziłem... Nie, no, Wszyscy w prawie naturalnym. Nic nie mogę tam mówić. Zastanówcie się, czy będziecie nas drapać. Czy ja mogę się pojawić? Bo to będzie drogo kosztowało was... Ale my nie mamy pewności, bo nikt nam się nie przedstawił. Ten człowiek się nam nie przedstawił. To proszę wezwać prezesa, niech przyjdzie tutaj. Dobra. Nie. Niech na piśmie, niech ten gościu, który mianuje się sędzią, da mi na piśmie, że zakończył sprawę dzisiaj. Dzięki. Tak jak powiedziałem. No więc właśnie, więc proszę mi to napisać, że pan zakończył sprawę. Jak wygląda sytuacja? Już. Chciałem zadać pytanie. Moment. Czy państwo opuszczają salę, czy używamy się wytyczek? Możecie używać. Ja chcę od tego gościa, żeby mi potwierdził, że zamknął swoją sprawę. Wstyd. Dobrze, proszę państwa, prosimy o opuszczenie sali po raz kolejny. Więc jeszcze raz. Chcę opuścić tą salę, tylko niech ten oszust da mi, że zakończył dzisiaj sprawę. Ja chcę mieć dokument, że on mi to zrobi. Chcemy opuścić, tylko niech on napisze. Opuścimy, niech napisze. No chcielibyśmy, ale niech napisze, że zakończył sprawę. Niech zapisze, da na piśmie nam to. Bo on powie, że nie odbyła sprawa. Nie później, bo później będzie, on sobie pójdzie tamtędy, wyjdzie, a my będziemy tu siedzieć i czekać. A wy go wypuścicie. No. I opuścimy. Nie pan wylegitymuje sędzia i opuścimy salę. Proszę opuścić salę. Proszę, żeby sędzia wystawił dokument zakończenia tej sprawy. Dzisiaj. Z podpisem i z pieczątką. I my automatyzując te pismo w ręce wychodzimy. I my wychodzimy. I nie ma tematu. I nie ma tematu. Siadamy teraz na ławce i nic ci nie odzywamy. Niech wypisze, że zamknął sprawę. No bo zamknął przecież, tak? Po swojemu, nielegalnie. Czyli proszę podać potwierdzenie. Proszę opuścić salę. Dobrze, na ten moment prosimy o opuszczenie sali. Nie, ja nie przyjechałem, więc chcecie mnie szarpać. Nie masz prawa, bo nie mamy służebności cielesnej. Dobra, panowie. Ani po prostu. Nie, panowie. To moje ostrzeżenie, naprawdę. Ale pan nas... Ale nie chcę się używać, naprawdę. Znowu. Znowu gość nas straszy. Legitymacji urzędnika państwowego. Niech ten oszust wystawi mi kartkę, że zakończył. Nie ma problemu. No, funkcjonariusz nas straszy, że użyje stosunku... No jak nie? No jaka możliwość? No, my, proszę pana, my się awanturujemy tutaj, robimy komuś... Nie, naruszamy czyjąś nietykalność? Nie. Nie. My... Ten pan z tego pomieszczenia wyjdzie tylko tymi samymi drzwiami. Nie, my... Proszę opuścić salę. On zapisał w protokole, że ja się nie stawiłem. Dokonał oszustwa, więc wyda wyrok zaoczny. To nie ma tematu w ogóle. To jest standardowe oszustwo. Ja pilnuję swojego interesu, nie twojego. Ty pilnujesz jego. Niech wystawi, że się stawiłem. Do momentu, kiedy on mi nie napisze, że się stawiłem. W protokole jest zapisane, że mnie tu nie ma. Dobrze, proszę opuścić salę. Nie, nigdzie nie będziemy opuszczać. Dobra, panowie, zapraszam. Nie.
Możecie nas szarpać, zostaniecie wszyscy posądzeni z imienia i nazwiska. Niech pan mnie nie dotyka. Nie. Proszę mnie nie dotykać. Człowieku, nie ty, ile ty masz lat? Proszę opuścić żeby tutaj szarpać. Nie, nie, on mi napisze ten oszust, bo w protokole jest zapisane, że się tu nie stawimy. Nie. Chcę, żeby mi to potwierdził. A ja jestem doświadczony życiowo. W czyim interesie działacie? Czyim interesie działacie? Swojego, korporacyjnego, nie wiem. Czy... O, jeszcze chcę, usłyszcie, zaraz, popatrzcie. Czwarty mówię, że jeżeli państwo nie dostosują się do wydawanych przeze mnie poleceń, dopóki mówię to... On nie pomyśle, że ja się stawiłem. Dopóki zastosuję wobec państwa środki, czy bezpośrednie. Po raz czwarty nam grożą, Po raz czwarty. Niech napisze na kartce odręcznie, że Andrzej sąsiadek nie... stawił się dzisiaj i on a przecież mają drukarkę, mają komputer, tak, mogą wydrukować życie, szybciutko. To jest koncert życzeń. A jego jest koncert życzeń? Zostawcie go w spokoju. Zostaw go w spokoju. Po co to robisz? Zrozumiałeś? Po co to robisz? Robi ci coś ten chłopak? Chodź tutaj. Zrobił ci coś? Nie dotykaj go. Dobra, panowie, ile razy było mówione? Nie wykonujecie poleceń. A sędzia nie wykonuje poleceń. Sędzia również nie wykonuje poleceń. Nie reagujecie. Jak nie reaguje? Skurwysyny. Powinniście państwo opuścić. Niech pisze, niech pan dokument się podstawi. No to niech wystawi. Ale my nikomu krzywdy nie robimy. Mieliście czas. Nie, nie robimy nikomu krzywdy. Stoimy normalnie, żądamy tylko swoich praw. Nie, nie idziemy nigdzie. Nie idziemy, niech mnie pan zostawi. Ja, pan narusza moją. Ja mam tutaj, nie. Pan nie ma takiego polecenia. Nie mamy służebności cielesnej. Zabierz ręce. Będę się bronił. Musicie państwo już iść. Nie wykonaliście polecenia. Wy też nie wykonujecie. On ma mi wypisać, że tu byłem. W protokole jest oszustwo. Nie. Jest podstawa prawna i faktyczna. Nie ma żadnej podstawy. On pisał, że mnie tu nie ma. Dowódca zabezpieczenia podał. Nie podał. Ten oszust napisał w protokole, że się nie stawiłem. My nie będziemy legitymować przewodniczącego. Ale my nie mamy. Oni oszukują. W każdym calu. Tu człowiek się też wylegitymował. O to chodzi, żeby ten oszust, który nie potrafi się wylegitymować, w końcu odpowiadał za swoje czyny. Ale już jest czas opuścić. On nie dokonał żadnej procedury tutaj. Ja rozumiem. My się stawiliśmy. W określonym terminie, określonym czasie. Ja was nie dotykam. Ale nie ma żadnej. Słuchacie rozkazu, które są niezgodne z prawem. Według naszych przepisów, według ogólnych... Będziesz mnie atakował jako prawa. Nie, bo on nie, on wam wydaje rozkazy. A kim on wam gwarantuje? No jest tutaj osoba, która decyduje na stadzie. Nie, no ja. Dlaczego? On nie jest waszym przełożonym. Ale on nie zaczął procesu. My chcemy tylko zaświadczenie. Nawet my nie otrzymacie. Sąd zakończył. Ustawa sądu jest jasna. Nie rozmawiam. No nie rozmawia, bo nie jest żadnym tutaj uprawnionym do tego, no. No panowie, nie uzyskacie nic więcej dobrego. Nie o to chodzi. Dla nas ja nie muszę. Ja nie przyjechałem tu po to, żeby ten oszust zrobił to, co zrobił. My chcemy tylko, żeby ten człowiek, skoro się nie chce wylegitymować, wystawił dokument, że Andrzej sąsiadek był na dzisiejszej rozprawie i on tą rozprawę zakończył. Chodź tu. Zostaw go. Po co go? Zostawcie go. Gdzie? Gdzie z łapami? Powiedziałam ci, że jesteś ochroniarzem, nie masz prawa go tykać ani mnie. Co, do kobiety? Do kobiety? Brać z łapami. Chodź, zdejmij ten mundurek, harcerzyku, chodź ze mną. Który chce ze mną? Wyjdę stąd, jak dostanę to, po co tu przyjechałem. Zostaw go! Trzymaj, Rysiu. Nie. Chciałem przekazać. Widzisz, pajacu? Ciężko wystawić papierek, wypisałeś na siebie wyrok. Wyrok, rozumiesz?
mrugaj tymi oczkami dalej. Odpowiedz za to. Wysyłacie wyroki, to się pod nimi podpiszcie. A nie, podpisuje się. Analfabeto podpisać się nie umie z własnym imieniem i nazwiskiem pod swoim wyrokiem? Boisz się odpowiedzialności? Chodź, Gosia. Chodź, Gosia. Chodź, Gosia. Że całym zdrowiu. Już nikogo nie ma, wszystko jest w porządku, proszę. Nie, nie, nic nie jest w porządku. Niech on wyjdzie, proszę. Czekaj, co się ma wypadło? On się rozpychał. Wypadł mi ten. Widzicie? Znowu! Czterech! Kozaki! Każdego kurwa rozjebie. Policja źle zachowuje. Tylko muszę wziąć swoją wodę. Podaj mi go, czy moją wodę, bo muszę tabletki wziąć. Spokojnie. Tabletki, kto ma moje tabletki? Adrian, masz moje tabletki? Co? Ten system upada! Ty pis bandyto jeden, ty! Samo zaoranie! Zezowaty ty! Klincz, panowie! Z której strony jesteście? Z nami? Czy z chorym systemem, który upada? Widzicie, pis banda. Tak działa. Chcieli, to mają. I teraz w Karpaczu nie będzie żadnych kurwa zabawy. Skończyło się. Walczą z narodem. Będą mieli to, co chcą. I my się nie poddajemy. Przebudzeni konsumenci. Nie ma. Zmiłuj się, moi drodzy. Patrzcie, ile na pokojowo nastawionych ludzi, ilu przysłali bandytów. Co chcą od ciebie? Podałeś? A na jakiej podstawie? Na jakiej prawna? Jakiegoś tam rozporządzenia. Podstawę. Rozporządzenia. Podałem. Jaką? Jakieś rozporządzenie. Pana interwencja nie dotyczy, więc proszę się... No jestem, ja jestem tutaj pełnomocnikiem tego człowieka. Dokładnie, jego zatrudniam. Jemu została podana podstawa prawna. Proszę się odsunąć. Jaka? Nie. Dlaczego mam się odsunąć? Dlaczego? On ma prawo do obrony, więc jestem jego pełnomocnikiem. Co, będziecie znowu straszyć? Straszycie? Już straszą. A może będziecie straszycie? Oknami, drzwiami? Pani no. Zarówno wywozi stąd lodowami. Proszę panią, proszę mi nie krzyczeć na głowę, dobrze? Ja nie krzyczę. Bardzo proszę. Ja nie krzyczę. Prowadzimy czynność legitymowania. Może pan w telefonie zagłosić. Dlaczego sędziego jeszcze tego nie wylegitymuje? No właśnie. Tak. Proszę pana o podanie imiona rodziny. Nie żyją, nie musisz podawać. Dokładnie. Niech sobie szukają. To jest legitymowanie moich rodziców, tylko mnie. RODO to jest, RODO. To nie jest legitymowanie przypana moich rodziców, tylko mnie. Tak jest. Nie będę podawał danej osobowej. Nie. To jest pan w błędzie. Ma pan tutaj wszystkie dane podane na dokumencie. Bardzo panu jest to, proszę odsunięcie. No, ale nie patrzymy, dlaczego? Dobrze, ale to pani oni blokują, żebyście mnie stąd nie wyprowadzili. Podał dane swoje? Podał. Legitymację pokazał? Nie pokazał, ale... Protokół zatrzymania. Ale legitymacji nie widzieliśmy. Jest osobą zatrzymaną? Jest osobą zatrzymaną? Nie, jest. To może iść. Proszę się. Proszę się. Nie. Uwaga, bo dziecko, uwaga. Dziecko idzie, uwaga. Jeżeli go zatrzymujecie i nie może odejść, nie gdzie, to proszę napisze, wpisać protokół zatrzymania. Już teraz niech ci pisze. Słuchajcie. Nie, trzymajcie. Muszę buta, bo mi rozwiązali. Muszę sobie zawiązać. Kurwa, cioty milicyjne. Dlatego, że nie mają. Łamiecie prawo. Tamtego oszustwa. Dobrze, proszę państwa. Dobrze. Dobrze, to wy nam możecie, a my wam nie możemy przeszkadzać, tak? Bo my jesteśmy ci źli, a wy ci dobrzy. Tak. Złego i dobrego policjanta. Armandzie, ja idę tam, będzie. Dobrze, jestem, tak. Nie dostajecie odpowiedniej garzy miesięcznie. Może nasze rodziny będą biedne. Tak chcecie jest. Tego? Nie będą puszczane do restauracji. A jak żona się zaszczepi, to zmieni swoje DNA, które jest opatentowane w 13 roku w Stanach. I tak to jest tego wygląda. Przyjdą zabrać dziecko. Panie sędzio pokoju, pokój już się skończył. Będziemy ich napierdalać, nie będziemy się zastanawiać tych brunatnych. Ja się zdenerwowałem i pan mnie go doprowadził. Będę mówił, jak będę chciał. To jest wojny mej. Będziemy tych brunatnych napierdalać z nimi się, bo to jest banda pisowska, która właśnie chroni interesów korporacji. Sami są korporacją zarejestrowaną za granicą. Już zacząłem, to już podam.
i bronią tych interesów. Więc robimy obywatele, narodzie Polski, powstań z kolan, czas wreszcie. Po co panu rękawiczki? Będzie sobie dobrze robił w rękawiczkach. Tak jest. Tak. Identyfikatory, proszę, jeden, drugi. Tutaj nie ma, przebieraniec nie ma w ogóle. Ani stopnia na ramieniu? Nie powinien w ogóle tutaj przeszkadzać nam. No na razie legitymuję pana, także wykonuję się do legitymowania. Synu, wszystko w porządku? Tak, ja się świetnie bawię z nimi. Dobrze. Rozumiem. Tutaj. Rozumiem. Poprosił pana potem o zdezynfekowanie tego dowodu, jak pan go dotyka. Jeszcze po... Dobrze, podoba mi się pana PESEL, jak mógłbyśmy pana sprawdzić. 00 31 Co panowie, dalej klin? 26 Tak. Dalej klin? 01 Tak, dalej jest klin. Zatrzymanie, to nie jest legitymowanie, on jest zatrzymanie tego człowieka. Tak, to jest zatrzymanie. Mają wypisać protokół zatrzymania. Pisać teraz protokół zatrzymania, tak czego jest. Nie robi. Ja będę tego wymagał. Czy delegacje mają? Oczywiście, bo jakby nie go zatrzymali, to by mógł sobie pójść. A żeby iść, oni go zatrzymali. Czy mają delegacje, czy są oddelegowani? Nie mają delegacji też. A dowódca nie wie, co robi. Zapytajcie, czy mają delegację. Macie wy w ogóle delegację, że wy tu możecie być? Nie. Zapytajcie. Idzie z dowódca, bo dowódca powinien być. Powinniście mieć delegację. Rozumiem, że jestem wolny, mogę sobie iść. Nie, proszę, bo jest pan sprawdzany teraz w naszych systemach policyjnych. Jest zatrzymany teraz, to proszę. Nie, nie jest pan zatrzymany. Trwają czynności legitymowania. To nie jest zatrzymanie. Podczas to, czy nie mogę się podczas tych swobodnie poruszać, proszę pana. Podczas tych czynności. Mogę zrobić krok tu. To, jak się słabo się czujesz? Tak. To usiądź sobie. Usiądź sobie tak, żeby było elegancko. Bardzo proszę. Czekamy. No coś. Cyrk na kółkach. Cyrk na kółkach. No właśnie, do tego służy ten aparat represji. Ile ty przejechałeś kilometrów? Powiedz. 550 w jedną stronę. Ja przejechałem 420, niewiele mniej. No, to jest ta prywatna firma zarejestrowana za granicą. Pod numerem DANS. Tak jest. Zwana policją, która reprezentuje... To jest korespondencja, adres. Boże, mieszkanie 31. To jest zamiar. Podstawy pana tata? 42400, tak? Miejscowość? Zawiercie, tak? No bo to sobie chcemy od pana prosić? W jakim celu? Miał pan tam okazję, teraz ja stoję tu jako publiczność, jestem tu pełnomocnikiem, teraz nie mam czasu. Ja pana zatrudniłem jako prawnika swojego. Nie mam czasu na pierdoły. Z wami. Jestem zajęty teraz. Nie zadał, nie wydał. Nic nie wydał. Czy upomniał dwukrotnie, że jak będzie publiczność źle się zachowywać, to wyda zarządzenie? Nie rozpoczął procesu nawet, sędzia. Nie rozpoczął. I od razu zakończył. I od razu zakończył. Zakończył coś, czego nie rozpoczął. Z podstawy prawnej ściągnął. Tak jest. Tak, czyli sędzia popełnił przestępstwo. Szereg. 231. Przestępstw, ale ci panowie tutaj tego nie widzą. To dzieje się w całej Polsce. Ja walczę o to, żeby mam z tym skończyć. Niedługo skończymy. Kurde. Jak będziemy im ścinać głowy. Ja tylko informuję. Wydaje, że oni będą poród ubierać, tak wszyscy rękawiczki. Co się będzie działo? No. Rękawiczki, tu rękawiczki. Kurde. Kosmici jacyś. Koniec zabawy z tym aparatem represji. Przestaliśmy się... Już. Czy ma pan zaświadczenie jakieś zwolnienie od pana Boga, że jestem wolnym człowiekiem? No. Nie założę. Nie założę. Informuję pana w takim razie, że zostanie skierowany do pana wniosek. Ewentualnie proponuję panu jeszcze mandat karny. Oho. Poinformuj pana, że będzie odpowiadał z odpowiedzialności cywilnej. W takim razie informuję pana, że zostanie skierowany. Swoim majątkiem będzie. Mam nadzieję, że się pan podpisze pod tym wnioskiem o ukaranie. Artykuł 116, paragraf 1 kodeksu. Ja na ten paragraf mam 75 wyroków, więc możecie sobie co chcecie. Nawet 54 możecie. Dokładnie. Wszystko co tam macie. Jeden wyrok miałem winny, to się odwołałem. Nie ma co im mówić o tym, niech tego. Proszę tylko się podpisać, nie zapomnieć czytelnie się podpisać. Dokładnie, żebym wiedział koło potem. Tak jest. Będzie pan z własnego majątku odpowiadał. Tak jest.
wykonujecie bezprawne... Sędzia popełnia przestępstwo urzędnicze. To nie jest sędzia. To nie jest sędzia w ogóle. To jest przebieraniec. Przebieraniec. On się nawet nie znamy jego nawet tożsamości. Tak. Poczułem się słabo. To nie, no już... Nie ma obowiązku podawania, jest RODO zasłania, a rodzice nie żyją, proszę pana. I pan sobie pójdzie na cmentarz i pan sobie sprawdzi. W porządku, ja nie będę podawał czyichś danych osobowych. Niech pan, może pan poda swojej matki, swojej żony, dlaczego? Tak jest. Się różnią. Ja pana też mogę obywatelsko wylegitymować. No. Protokół tak. Zatrzymania. Chcesz mnie zatrzymać? Zmuszasz mnie do czegoś? Mamy zupełność cielesną. To ja ci tłumaczę, wystawię protokół zatrzymania. Widzicie, moi drodzy? Wstyd. Nie. Jedno wielkie bezprawie. Nie masz ambicji, idziesz do policji. Tylko idioci idą do policji w tej chwili. Przyjmują samych idiotów. I w Media Markt jest taka fajna reklama. Nie dla idiotów. Także tak się dzieje właśnie. Bez żadnych badań psychologicznych, psychiatrycznych testów. Przyjmują jak leci. Brakuje ludzi do pracy, bo nikt nie chce. To jest hańba i wstyd dla tego munduru, moi drodzy. I tak się właśnie dzieje w naszej ojczyźnie. 01. Ty już jesteś legitymowany. 414. Możesz potwierdzić, że to jest Andrzej Sąsiad. Dobra. No tam jest pełno świadków. Jest sędzia pokoju. To jest wylegitymowany. Nie jestem, bo ja tu jestem na korytarzu. Ja sobie... Mnie pisali? Ja jestem tu pełnomocnikiem młodego. Co chcą? A kto ma potwierdzić? Ktoś, kto jest wylegitymowany. No sędzia pokoju jest. No pewnie. No Richie jest. Obserwujcie. Teraz słuchacie, porwać chcą brunatni. Tak jest, niebieskie. Gestapo też tak postępowało i skończyło tak, jak skończyło. A oni, moi drodzy, oni... Skończą tak samo. Kiedy my, przebudzeni konsumenci, nowa formacja polityczna, przejmiemy stery w tym kraju, pogonimy ich w pizdu. Pogonimy tych właśnie funkcjonariuszy, którzy dzisiaj tutaj z naciskiem na PiS są i którzy bezprawnie dokonują właśnie takich czynności. Pogonimy ich w pizdu. Nie dostaną ani złotówki. A tym funkcjonariuszom, którzy pójdą po naszej stronie, anulujemy wszystkie kredyty, które mają. Mieszkania będą wasze, na waszą własność. Także przebudzeni konsumenci wam to obiecują, moi drodzy. Nowa formacja polityczna, która proponuje zmiany w tym kraju, w tym chorym kraju z tymi faszystami i tymi właśnie policjantami bez ambicji, którzy przyszli tutaj i właśnie takie jest ich zachowanie, moi drodzy. Idziesz do policji. Mam bardzo dużo koleżanek i kolegów tej formacji. I ich bardzo szanuję za to. Te słowa, które teraz powiedziałem, kieruję właśnie do tych bandytów, którzy tutaj przyszli. Dzisiaj dokonali tej interwencji, moi drodzy. Bandyckie interwencje nie mają rozkazu nawet na papierze. To jest rozkaz słowny albo przez radio i nie ma tego na papierze. Więc to są rozkazy, które wykonują swoich dowódców, którzy zarabiają pięciokrotnie więcej niż oni tutaj. Mają premię, ci tutaj nie mają żadnych dodatków, wstrzymane są, zamrożone, bo ich okłamał ten bandyta Morawiecki razem z tą całą PiS-bandą, moi drodzy. Więc my, przebudzeni konsumenci, możecie nas znaleźć na wygrajmyrazem.pl, tam są kontakty do nas, numery telefonów. I możecie z nami nawiązywać kontakty. Budujmy struktury, pogonimy w piździec. Nie chcę już przeklinać, bo już chyba wyczerpałem limit na dzisiaj. Pogonimy ich. A ci, którzy tu są dzisiaj, funkcjonariusze, którzy odbyli dzisiaj tutaj interwencję,
zostaną zwolnieni dyscyplinarnie z pracy. Bez żadnych dodatków, zasiłków, bez niczego. Bez prawa do emerytury, moi drodzy. Bez. I z nimi tak będziemy postępować. Koniec zabawy, moi drodzy, w naszym kraju. Dobra Boga. Także formacja polityczna, przebudzeni konsumenci, my wam to obiecujemy. Każdemu policjantowi, który stanie po naszej stronie, stronie narodu i wolnych ludzi, anulujemy wszystkie kredyty, jakie mają. Te mieszkania, w których mieszkają, zostaną im oddane na własność. Na własność, moi drodzy. Za to, że stanęli po stronie narodu. Proponujemy dużo zmian w naszym kraju i dlatego przyłączajcie się i bądźcie z nami. Przebudzeni konsumenci, moi drodzy. Chodź. Poczekajcie, trwają czynności legislacyjne. Słuchajcie. Jesteśmy tu wszyscy razem. Ja chcę przejść. Nie blokujcie mnie tutaj, bo ja chcę przejść. Moi drodzy, jesteśmy, popatrzcie, jak to wygląda. My się, nie ma takiej opcji, już koniec. Skończyło się, że te PiS banda i ci bez ambicji policjanci, którzy tu są, bo to są mędy bez ambicji, moi drodzy. Ja to mówię przy nich, bo żaden z nich tutaj nie jest policjantem, tylko to jest zwykły sprzedawczyk. Zwykły sprzedawczyk. Milicjant, zomowiec. I mam tu nagranie. Przepraszam, generale, ty jesteś najwyższej rangi funkcjonariusza tutaj w tym towarzystwie, bo to jest mięso armatnie. To jest mięso armatnie, które bez rozkazu na papierze od oficera nie mają takiego prawa. To jest, działają bezprawnie. Rozkazy są wydawane na telefon i na radiostację, moi drodzy. Ta brunatna PiS banda, ten aparat represji tu stojący, a tu jest ten ich dowódca, tu harcerzy, który tutaj kozaczy, no to zdejmij mundurek, harcerzyku, i chodź, wyjaśnimy sobie. No to chodź. Nie, ja cię zapraszam do tańca. Proszę pana, żeby pan się odsunął. Do kobiety? Nie. Patrz, patrzcie, z łapami. To jest jego żona i go broni. Rozumiem, ale pan również... Nie. Panowie policjanci, jesteście tutaj czy nie? Policjanci! Jest osoba do legitymowania! Protokół! Nie ma zatrzymania! Widzicie, patrzcie! Patrzcie na bandę! No to nie ma... Proszę przejść na bok! Widzicie na bandytu? Patrzcie! Proszę się odsunąć! Widzicie? Patrzcie! Weź mi nie dotykaj! Nie dotykaj mnie, powiedziałem. No, łapy ode mnie. Łapy ode mnie. Nie ma protokół zatrzymania. Zabierz te ręce ode mnie. Zabierz te ręce ode mnie. Musisz tu łapy. Będzie pan ją napisany. Zabierz ręce! Nie dotykaj! Jakie czynności? Wykisz czynność. Nie chciał pan się tam legitymować. To jest niedopuszczalne. Jestem twoim niewolnikiem? Nie jest. Pytam się, czy jest. To wypierdalaj stąd! Wypierdalaj, powiedziałem. To co się patrzysz? No, a możesz mnie w dupę pocałować. Żadnych praw nie masz. Powiedziałem. Nie ma. Nie będzie mnie legitymował. Dokąd? Podstawa prawna. Nigdzie nie idę. Nie idę nigdzie. Rysiu, trzymaj to, Rysiu. Trzymaj. I nakręcaj. Trzymaj. Dotykam ci twojej kobiety? Pytam cię! Kto na co on rusza? Odejdź od mnie! Nie ruszam, panu zostawiam po drodze. Wy nie zostawcie. Wystaw protokół zatrzymania. Nie muszę protokołu. Odsuniemy się troszeczkę. Odsuniemy się. Bo zaraz będzie pan mnie ciągnął tam do jasnej cholery. Odsuniemy się troszeczkę. Protokół wypisz. Możesz sobie protokół radnie, że mnie zatrzymuje. Nie. Tak? To nie mam prawa, jeżeli chcesz je stosować. Dobra, kolejne dwa patrole. Dobra. Kolejne dwa. Możecie sobie wezwać 10, albo ja jadę z nim, albo nie jedzie nikt. Dobra. Oczywiście, że jest. Ja jestem jako pełnomocnikiem. Jestem niewolnikiem, jasne? Wypisz protokół zatrzymania, że mnie zatrzymuje. Się w drugą stronę, patrzcie tam. Proszę, tak, ja dobrowolnie udaję się zrobić. Ja sobie, nie dotykaj mnie. Nie dotykaj mnie.
Czerwona pan jest agresywny. Nie jesteś agresywny. Nie dotykaj mnie. Ty, nikt nie chcemy. Nikt nie będzie się z tobą bił. Nie, ja idę razem z nim. Ja idę razem z nim. Spierdalaj kurwa z tymi łapami! Dół jeszcze, nogi, nogi! Nogi, to jest, dobra, puść mnie ty kurwa! Nie, pani, uważaj, bo pani spali. Kolejny kół? Zaraz, kolejne dwie osoby. Idę na świadka, proszę mnie przepuścić. Jestem sędzią pokoju! Proszę mnie przepuścić! Bo co, chcecie mnie też zabrać? Chcecie też mnie zabrać? Proszę się nie przepychać. Niegodowany są przynosi. Jakie czynności? Jakie czynności? Tak, jak tam widzi, odblokowywanie. Tam mieliście na sali czynności do wykonania. Sekurować do końca. Ale stoimy, nie zrobimy na razie, czekamy na razie. Co tam leży? Czekamy. Dajcie mi to tutaj. Proszę, ktoś tam ci jest, mówi? Wychodzę. Czekamy. Czekamy na razie. A co ja jestem tutaj, kurwa, jakimś psem dla was, czy jakich? Co? Przejście udrożnione. Na razie musimy udrożnić przejście. Udrożnić to my musicie swoje mózgi. Zaraz będziemy przyjeżdżali, ale to puszczą cię. Nie bądźcie nad gminą. Przyjeżdżajcie tutaj, dzięki. Odpuśćcie czynności. Odpuśćcie, i rozejdźcie się. Idź za Armanem, proszę. Idź za Armanem, klucze od niego. Od auta. Jesteś niżej, żeby podwyższyć. Stracimy sobie pana, panie Adrianie, i będziemy stajać. Tak. Nie tylko. Tak, tylko stracenie. Ale pomożeli im. Ale przeciwko tym samym, którzy dostają podwyżki, to 3 miesiące. Tak, no bo... Dlaczego ja nie mogę 50 koła za to, że nas ja w tym momencie mam czynności legitymowania, czekam na sprawdzenie pana systemu. Moje wszystkie legitymowanie, to jest więcej pan nie ma. Co się dzieje? Sprawdzają, nie mają problemu z moim numerem. Tak, no już podajesz tylko datę urodzenia. No, zaraz prowadzę na nowy, żeby Tak. Będę potrzebował na szardzie. Nic nie mam. Ale na to urodzenie. Naprawdę, chociaż pan daty urodzenia. Musi pan mi za to zapłacić albo mnie zabrać razem z nimi. Nie będę podał. Ja siły fizycznej wobec pana nie użyłem. Ale wobec mnie użyto. Panie Tarczyński. Jest pan niewykształcony, albo niewidomy, bo tutaj wszystko pisze. Tylko wystarczy się pochylić. Spokojnie, bez emocji. Tu ma pan wszystko. Tylko jest denerwowany. Widzi pan? To proszę pisać. Ja panu nie rozkazuję. No to ja idę stąd. Przepraszam. Przepraszam. Wykonuje pan coś ze mną? Dziękuję. Proszę mnie puścić. Pan, ale nie było decyzji, że można zrobić. Ja zdecydowałem, szanowny panie. Ja zdecydowałem.